Znajduje się w miejscowości Nadarzyce. Tam jest pomnik właśnie wału pomorskiego, dwa miecze wbite w ziemię i biały orzeł. To jest taki zakręt w kierunku na Jastrowie, 24 km. Co to jeszcze mamy ciekawe? No jest tutaj tablica pamiątkowa, upamiętnicza właśnie walki z 4 na 5 lutego i z 14 na 18 1945 roku. I właśnie tutaj w tych walkach brała właśnie udział pierwsza armia Wojska Polskiego przy łamaniu wału pomorskiego. No i tu się toczyły właśnie najcięższe walki o zdobycie właśnie Nadarzyc, które miało miejsce właśnie 6 lutego 1945 roku. Witam wszystkich oglądających mój film. Moja wyprawa do Bornego Sulinowa i okolicy. Z tego względu, że właśnie niedaleko Bornego Sulinowa znajduje się około 30 km wału pomorskiego i 117 obiektów różnego typu bojowych. Więc no, po kolei Wam będę pokazywał to, co uda mi się odnaleźć. Zaczynam może od takiego schronu właśnie bojowego, jak tutaj widzicie. Za chwilę Wam pokażę to z bliska. Tutaj mamy ładnie mapkę. Oczywiście jest to schron bojowo-obserwacyjny. Obsługa karabinu maszynowego plus obserwator. No i pokażę Wam, jak to wygląda, co z tego zostało, tak można powiedzieć. Oczywiście konstrukcja niemiecka. No jeżeli chodzi o jakieś płyty właśnie tutaj pancerne, no nic się nie zachowało. No, tak jak w większości tego typu obiektów zostały rozkradzione przez złomiarzy. Co tu można jeszcze zobaczyć ciekawego? No, skron był niewielki w sumie. Obsługa karabinu maszynowego plus obserwator. Z ciekawostek pokażę Wam wyjście ewakuacyjne ze skronu. A, patrzcie, tutaj było wyjście ewakuacyjne ze schronu. Wszystkie schrony tego typu właśnie miały coś takiego. No i tutaj się oczywiście rozciągały linie umocnień, okopów, różnego typu transzei. Teraz pokażę z drugiej strony to wyjście ewakuacyjne. No, zamaskowanie niezłe. Sobie ładny drzewko rośnie. No i za chwilę pokażę następny schron. To jest właśnie taki szlak, który właśnie prowadzi do kolejnego schronu. Kolejne pozostałości po schronie bojowym. Jest oczywiście opis. Tak zwany schron bojowy z drużyną wypadową. Wybudowany w 1936 roku. Trzeba zachować szczególną ostrożność w tego typu właśnie budowlach. No, tak jak widać, no, nie są to bezpieczne obiekty do zwiedzania, ale niestety nie ma co się bać, trzeba po prostu wejść, zobaczyć, poczuć ten klimat. I tutaj mamy właśnie napis jeszcze oryginalny. Takie rzeczy właśnie w bewerkach mi się najbardziej podobają. Oryginalne napisy, zobaczcie. Tyle lat. W latach 36 ten był wybudowany. Mamy 2018.
Nie wiadomo, czy ten napis powstał w czasie budowy, w 1936, no ale no nieźle, nieźle. A z tej strony mamy to właśnie wyjście awaryjne. To, co jest zawsze zasypane ziemią, jest niewidoczne. No i zobaczcie, to co tu widać, to co jeszcze się trzyma, a reszta tego po prostu leży tutaj na ziemi. Dobra, przechodzę do następnego schronu bojowego. Jeszcze może go pokażę z góry, jak to wygląda. No tak jak widać, wysadzony został z tej strony. Nie wiadomo, czy to Rosjanie go wysadzili po II wojnie światowej, czy w czasie walk właśnie tutaj, w 1945. Za jakiś czas tutaj na drzewie właśnie są takie oznaczenia, jak tu właśnie dotrzeć do tych właśnie schronów bojowych. No i mamy kolejny. Całkiem innej konstrukcji. Można powiedzieć, że mniejszy. Oczywiście no, można zapomnieć, żeby tu się uchowała jakaś płyta stalowa, pancerna, która tu znajdowała się właśnie, tak jak pokazuję teraz z tej strony. Oczywiście brawo turyści. Jak zawsze śmieci. No ale dzisiaj po prostu... O, tu mi się podoba jedna rzecz. Oryginalny niemiecki napis się zachował. O, takie tutaj stalagmity, czy jak to tam się zwie. No i tutaj wyjście awaryjne, tylko nie wiem, czemu one są tutaj zamurowane. No przypuszczam, że może po wojnie tutaj ktoś zamurował, żeby się ziemia nie osuwała i nie zasypywała tego obiektu. Tutaj wokoło widać jeszcze resztki jego. No i dobra, zobaczymy u góry, jak to wygląda. No tutaj troszeczkę został odkopany. Więc tak to wyglądała konstrukcja z górnej części, patrząc. Kolejne dwie mapki i bardzo ciekawą budowę za chwilę wam pokażę. Tak zwany jas w Starowicach. Jest to najstarsza budowla hydrotechniczna na Piławie. Wybudowano ją w 1933 roku. Zasada była prosta, miała podnieść właśnie poziom Piławy o 3 metry. Tak to wyglądało, patrzcie. Tak ona normalnie płynie. A tak następowało rozlewisko tego, jeżeli podniesiony był. No i uniemożliwiało właśnie jakiś atak lądowy, czy nawet ostatni bunkier, który za chwilę wam pokażę.
No, oczywiście wysadzony, więc to, co z niego praktycznie zostało. Powiem wam taką jeszcze ciekawostkę. Po II wojnie światowej na polecenie Rosjan nasze wojsko polskie wysadzało tego typu właśnie schrony, bunkry. Więc no tak to wyglądało. Nie wiem, czemu się Rosjanie bali tych obiektów. To jest górna część tego schronu. Tak jak w poprzednich pokazywałem. On po prostu był wysadzony i jest obrócony do góry nogami. Tak to wygląda. No, pozostaje jeszcze zajrzeć do środka. No i tu z tej strony, tak jak podobnie w jednym z poprzednich, co pokazywałem, wyjście ewakuacyjne. A teraz wam pokażę najciekawszą budowlę, jeżeli chodzi o budowlę hydrotechniczną na rzece Piławie. Jest to tak zwany jaz w Starowicach. Ukończona jego budowa była w 1933 roku. Miał proste zadanie, podnieść tutaj poziom wody w rzece i rozlać po prostu ją na te okoliczne tutaj, tak jak widać, tereny, co miało uniemożliwić właśnie atak właśnie nieprzyjacielskiego wojska. No niestety nie udało to się, bo tutaj front 45 zimą przechodził, gdzie był po prostu wszystko to było zamarznięte i no nie wykorzystano w sposób militarny, tak jak powinno się to wykorzystać. Ale budowla jest o tyle ciekawa, że warto ją pokazać.